Witajcie Cię, kochani. Jestem zmęczona tą epidemią już bardzo. Będę Wam o niej jeszcze wielokrotnie opowiadać, ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o czymś innym. Po prostu wydaje mi się to ważne, żebyśmy umieli zobaczyć, że nauka jest także gdzie indziej i że na tej pandemii nie kończy się świat. On się nie skończy, obiecuję Wam. Kilka razy już świat się zresztą prawie skończył i patrzcie, istnieje. Będziemy trochę dzisiaj mówić o takiej wymieraniu. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o paleontologii. Ja nie jestem wielkim znawcą i mam nadzieję, że ucieszę tym odcinkiem głównie takich moich znajomych, którzy są wielkimi fanami. Swoje własne 5-letnie dziecko, bo wiecie, ja się od swojego dziecka dowiedziałam, że istniało kiedyś takie stworzenie, które się nazywało Anomalocaris. I zaistniało na tej planecie podczas eksplozji kambryjskiej, żywiło się trylobitami. Troszkę będziemy mówić o czasach nawet wcześniejszych niż eksplozja kambryjska. Więc jesteśmy grube pół miliarda lat temu. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o faunie Ediacaru. To był taki czas. Dlaczego chcę o niej powiedzieć? Ponieważ najnowsze badania z ostatnich 2-3 lat, kiedy zostały zebrane w niedawnym numerze Nature, przez pewną bardzo pracowitą dziennikarkę, która się nazywa Tracy Watson. Okazuje się, dokonał się w naszym spojrzeniu na faunę Ediacaru pewien przewrót. Ale żeby zrozumieć ten przewrót, to musimy najpierw zrozumieć, jak było wcześniej przed przewrotem, co uważam. Więc słuchajcie. Był taki świat, który całkiem zamarzł. Kiedyś kula ziemska uległa właściwie całkowitemu zlodowaceniu, tak zwana Ziemia Śnieżka. To wynikało z tego, tak podejrzewają geolodzy, że generalnie temperatura otoczenia naszej planety zależy od stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. I teraz to stężenie dość gwałtownie. Znaczy, wiecie co, pół miliarda lat temu, 50 milionów lat, czy 20 milionów lat, czy proces, który trwał 5 milionów lat, to jest gwałtownie. Ale okej. Okay. Więc powstawały skały. Było górotworzenie i to były skały mineralne, a bardzo często skały to są minerały, które są węglanami, na przykład węglan wapnia. No i teraz, żeby zbudować te węglany, mineralizowano niejako ten dwutlenek węgla. Te skały go, budując się, pochłaniały. Tak samo jak erozja z odwróceniem tego, tak? Czyli wypukujemy, skały się rozpuszczają, kwaśne deszcze idą i po prostu zabierają niejako ten węglan i ten wapń zostaje taki sobie sam. To czyni dzisiaj kwaśne deszcze i w ogóle woda ma taką zdolność do erozji, prawda? Różnych skał. No więc tutaj jakby zachodzi proces odwrotny i starzenie dwutlenku węgla, mimo że istniały już wprawdzie wtedy na Ziemi, bo 3,5 miliarda lat istniały, były stromatolity, czyli były silnice, które pochłaniały mnóstwo tego dwutlenku węgla, tak? Pochłaniały z atmosfery, wytwarzały tlen. No ale na lądach, których zresztą nie było specjalnie dużo odsłoniętych, nie żyło jeszcze nic specjalnego, no więc wszystko się dzieje w morzu. I powstaje ta Ziemia Śnieżka, czyli tego dwutlenku węgla, to stężenie spada tak nagle, że po prostu woda zamarza. I zamarzają oceany, znaczy głębie oceaniczne nie, ale pokrywa lodowa ma kilka kilometrów. Znaczy grubość, miąższość tej pokrywy liczy się w kilometrach. No i dochodzi do takiej sytuacji, że właściwie wszystko zamiera, bo ten lód nie pozwala ani tlenowi się wydostawać, który te rośliny tam nadal ewentualnie produkują. Wymusza brak dostępu światła słonecznego, więc w pewnym momencie one przestają prawidłowo funkcjonować, tam gdzie ten lód je całkowicie odcina. Zamarznięte komórki, tłumaczyłam Wam, już niespecjalnie funkcjonują, no ale coś się dzieje. Życie nie zamiera całkowicie. I w momencie, kiedy dochodzi do wybuchów wulkanicznych, które powodują, że nagle mnóstwo dwutlenku węgla znajduje się w atmosferze,
jest gwałtownie wyrzucanych, ten lód zaczyna się topić, więc ta ziemia ciężko się roztapia. Ja tutaj bardzo prozaicznie opowiadam o bardzo skomplikowanym i długotrwałym procesie geologicznym, tak jakby on, tak sobie zaszedł. No ale Ziemia ma już swoją długą historię jako planeta i takie procesy zachodziły. I teraz prawdopodobnie te wulkaniczne aktywności się wzięły stąd, że walnął taki całkiem spory meteor, mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest Australia. I ten krater jest do namierzenia. Więc te meteory to częściej niż tylko dinozaury wyginęły. Prawdopodobnie wymieranie permskie też było związane z takim wydarzeniem. Wtedy wulkany wybuchły na Syberii. Więc mamy co, powiedzmy, 200 milionów lat taką sytuację. I teraz jesteśmy pół miliarda lat temu. Dokładnie mniej więcej 625 milionów lat temu Ziemia zaczyna powolutku rozmarzać. I okres między tym rozmarzaniem a tak zwaną eksplozją kambryjską, to będzie 541 milionów lat temu, zaczynają się bardzo bogate złoża wszystkiego, bo życie nagle po prostu wybuchło. I tutaj właśnie był ten mek. Między Ziemią Śnieżką a tym jest Ewiakar. W tym Ewiakarze tych skamieniałości było mało. Na tyle mało, że w czasach Darwina nie dokopano się do tych skamieniałości. Nie były znane. Więc on ich nie ujął i dla niego zasadniczo było przedziwnym ten wybuch życia kambryjskiego, tak jakby z niczego. On tego nie rozumiał. I napisał, że nie rozumie. Napisał, że nie rozumie. Że tu jest po prostu jakaś dziura. I w latach 30., 40. XX wieku zaczęto odsłaniać, takie są miejsca w Chinach, takie są miejsca w Kanadzie, gdzie te skamieniałości dawały się odkrywać. No i one były przedziwne w swej formie. Ja tu mam, wiecie, co przed sobą taki stół. Nie chcę Wam go teraz kamerą pokazać, bo nie wiem, czy dużo zobaczycie, ale on jest zbudowany z takich cegieł, na których ktoś podciskał rośliny i potem je wypalił. No to mniej więcej tak by wyglądało. I te skamieniałości, choć nazwane zostały fauną, miały naprawdę bardzo przedziwne formy. Tak przedziwne, że poduszki niejako, pikowane kołdry, jakieś wielkie, zajrzyjcie sobie, wiecie, przez Wikimedia Commons czy coś, wrzućcie takie hasło Ediacarian Period czy coś takiego i zobaczycie, jakie są niesamowite obrazki, więc to, co się odcisnęło, nie jest podobne do niczego, co znamy dziś i nie jest podobne do niczego, co znamy technicznie, nie jest podobne za bardzo do niczego, co znamy podczas eksplozji kambryjskiej. Więc pogląd był taki, że przyszło to ten wybuch życia kambryjskiej, nastąpił z jakby niezależnej ewolucji, znowu od organizmów jednokomórkowych, kolonijnych, a to, co się działo w tym Ediakarze, to w ogóle jest jakaś błędna, ślepa uliczka. Wtedy bardzo lubiano takie sformułowania ślepa uliczka ewolucji. Więc to była taka ślepa uliczka, z twarzy podobne zupełnie do nikogo, więc nie wyciągniemy DNA z tak starych skamieniałości. Ktoś jest starszy niż 70 tysięcy lat, to już z tego niczego nie można wyciągnąć i niewiele można zbadać. A nawet te 70 tysięcy lat to w wiecznej zmarzlinie musi poleżeć. Taki koń chyba jest dość jeszcze niewyewoluowany do końca z Syberii znaleziony, któremu zrobiono genom i wiadomo, jaki był i w jakim stopniu jest pokrewny z dzisiejszymi ogierami. Natomiast, pozostaje paleontologia, czyli taka nauka, która przygląda się tym skamieniałościom i porównując cechy zewnętrzne, próbuje ustalić pokrewieństwa. Wiecie, to jest trochę tak, że i motyl, i ptak mają skrzydła. Oczywiście one są inaczej anatomicznie zbudowane, inaczej się odcisną, jeśli motyl coś po sobie odciśniętego pozostawi. Ale chodzi mi tutaj o pewne zwrócenie uwagi, że jest to nauka bardzo precyzyjna i naprawdę wchodząca w wielką głębię detalu zrozumienia funkcjonowania jakiejś całości, jakichś organizmów, które dzisiaj nie ma. To trzeba mieć mnóstwo wyobraźni i takiej dociekliwości naukowej. To nie jest z palca wyssane. I teraz owi paleontolodzy, tutaj wsławił się taki pan Adolf Sailaha, który uznał,
że ponieważ te dakariańskie stworzenia są niepodobne do niczego, to one w ogóle właśnie są tą ślepą uliczką, w ogóle osobne królestwo dla nich zróbmy, bo on nic nowego, potem z nich nic nie zostało. Przyszły te takie lepiej przystosowane z eksplozji kambryjskiej, ta już dobra ścieżka ewolucji, po prostu przejechała po nich jak walcem drogowym i w kolejne bagatelka 5 milionów lat się zwinęły całkowicie, już ich nie ma. I on proponował dla tego królestwa nazwę Vendobion. Rzecz się trochę przyjęła, trochę nie przyjęła. Dyskusji było bardzo wiele, dlatego że to jest pasjonujące. To są stworzenia pasjonujące, jest halucynogenia. Niektóre są takie malutkie jak palec, albo malutkie jak ziarnko ryżu, a inne są po prostu 1,5 metra. Tak? I okrągłe i mają takie ponaczynione są jakby, nie wiadomo, czy to szkielet się odcisnął, czy to powłoki, co to w ogóle się odcisnęło tak naprawdę. Ale dzisiaj są fantastyczne nowe technologie. Istnieją lasery trójwymiarowe, skanery, istnieją różne techniki radiograficzne, że po prostu nawet tych nazw nie umiem do końca powtórzyć, za co Was przepraszam. I one potrafią niejako prześwietlić tą skamieniałość. Ona jest sprasowana, prawda? Maksymalnie sprasowana. A jednak wniknąć we wnętrze, które jest bardzo, bardzo, bardzo maleńkie, i jednak zobaczyć, czy tam przez przypadek nie zachowały się jakieś struktury wewnętrzne. I tu dochodzimy do punktu. Słuchajcie, wszystkie zwierzęta na naszej planecie, jeśli wziąć to, co jest dzisiaj i posekwencjonować geny i wrzucić do jednego programu analizującego, to wspólny przodek nas wszystkich, jak tu stoimy na tej planecie i mamy mitochondry, a nie mamy chloroplastów, mniej więcej 600 milionów lat. Słuchajcie, oznacza to, że tuż przed tym zamarznięciem on już był. I potem był. Znaczy, jego potomkowie. On przetrwał niejako, tak? Czyli to ta ślepa uliczka przestaje wyglądać zupełnie jasno i klarownie dakariańska. Okej. Okay. I teraz, wszystkie stworzenia dzisiaj mają po pierwsze symetrię dwuboczną najczęściej, tak? Czyli jesteśmy lustrzanym odbiciem. Mają przód i mają tył. Przód charakteryzuje się gębą, tył może charakteryzować się odbytem. To nie jest niezbędne, żeby mieć odbyt. My jeszcze jesteśmy w turouści, to jest takie trochę bardziej skomplikowane. Nasza larwa, czyli nasz zarodek się niejako przewraca. U szkarłupni też tak jest i potem u wszystkich strunowców, że po prostu tam, gdzie była gęba, to ona zarasta i wybija się po drugiej stronie, a tam, gdzie była gęba, przebija się odbyt i jest całe jelito. Ale są też pierwouste zwierzęta, wszystkie bez kręgowca poza szkarłupniami i one tam zupełnie spokojnie, czy bez strunawca poza szkarłupniami i one tam spokojnie właśnie mają tylko tą pierwotną gębę i pierwotny odbyt. Więc mamy zorientowane ciało, mamy symetryczne ciało i na ogół jest to symetria dwuboczna, mamy kończyny. Ileś tam ich mamy. Znaczy dżownica niby nie ma, ale ma te włoski. I mamy przynajmniej w jakimś tam momencie naszego życia, nowu zarodkowego, albo przez całe życie, tak zwaną budowę segmentowaną. Innymi słowy, jesteśmy dżownicą po liftingu. Jesteśmy czymś, co miało segmenty ciała. Wszystko, co nie ma i nigdy ich nie miało, typu nicienie na przykład, to jest osobne. One są już genetycznie nieco przygotowane, żeby mieć te segmenty. Tam są takie geny, które potem będą warunkowały tą segmentację i rozwój tych segmentów w pewien określony sposób, ale jakby jeszcze nie wykorzystują ich potencjału w pełni, a potem już pierścienice jak najbardziej. Więc mamy tutaj taką historię pod tytułem mamy ileś tam ewolucyjnych innowacji. Teraz praktycznie cała ta eksplozja kambryjska jest wypchana zwierzętami, które już wszystkie te innowacje mają, a w ewolucji, wiecie, to tak nie pstryka. Tak, nic nie miało, a tam ma wszystko. No bo to życie z kosmosu musiałoby przyjść. Tak? Innymi słowy, panspermia i to taka, że takie solidne organizmy by to musiały spadać z kosmosu. Nie mnóżmy bytów bez potrzeby, to nie jest konieczne. Ja nie mówię, że tak nie było. Ja mówię, że to nie jest konieczne. Bo już w tej fali endiakariańskiej, to tak wspaniały chiński uczony, który dzisiaj pracuje w Stanach Zjednoczonych, znalazł taki organizm, no on wielkości palca jest, parę centymetrów. Wygląda jak poszczępiony sznurek.
ten odcisk, a on się teraz nazywa Lingia spiciformis, sznurowata. I ona jest, ta Lingia, pierwszym stworzeniem, najstarszym, bo to jest 550 milionów lat temu, które bez wątpienia mianowicie A. Miało przód, miało tył, czyli funkcjonowało w sposób ukierunkowany. Miało dwuboczną symetrię, jak najbardziej, czyli przez pół i zwierciadełko. I miało segmentowaną budowę. Innymi słowy, no, ta fauna Ediacaru nie musiała koniecznie być taka zupełnie zadziwiająca, nic po sobie nie zostawić. I to jest duża rzecz. Mamy takich stworzeń tam więcej. Wspominałam, że niektóre są bardzo duże, niektóre są bardzo małe. Jest to takie stworzonko, no mają piękne łacińskie nazwy, więc nie chcę Was tutaj okłamać i sobie czytam w notatkach, ale Icaria variootia, to zbadano laserem, skaner laserowy 3D. Ona miała jelito. Miała jelito. Innymi słowy, to, żeby mieć jelito, to jest wielka ewolucja, znaczy to jest wielka innowacja, bo można jednocześnie jeść i wydalać. To jak bardzo szybciej można rosnąć, nie? To jest pomysł na ewolucję. No i mamy też najstarsze jelito w zapisie kopalnym. To by były organizmy zwane chmurkowatymi, claudinids. Claudinids miały i tak twierdzi obrazowanie rentgenowskie o wysokiej rozdzielczości, miały jelito również. I to jest w głębszych, starszych osadach są niż te Icaria variootia, które zresztą miały odbyt, a nie tylko gęby. Po co to wszystko pada? Ponieważ dla mnie osobiście to jest naprawdę przewrót, że ewolucja swoimi drogami powoli, skutecznie, przez selekcję, ona sobie wybrała. To nie jest tak, że tam wszystko zniknęło, nic już nie ma, a potem trylobity, a potem kiedy z nich wyewoluują stawonogi, a trylobity same zanikną, że się tak wyrażę, w ramach wymierania permskiego, już nic z nich nie zostanie. Były wielkie wymierania i organizmy wymierały, ale Ediacar to nie było takie miejsce, gdzie po srogich grzybach paleontolodzy oglądają różne dziwadła, które potem nie mają żadnego związku z późniejszą rzeczywistością. Ediacar to, jak dzisiaj się okazuje, dzięki najnowszym badaniom, najnowszym sprzętom stosowanym w paleontologii, to był taki czas, kiedy właśnie po wielkich katastrofach nastąpiło wystarczająco tyle spokoju, żeby po prostu zacząć się rozwijać. I to jest z filozoficznego punktu widzenia istotna uwaga, że po katastrofach następuje spokój, w którym można się rozwijać. Być może to daje mi też jakąś taką nadzieję w tych trudnych, w tym trudnym czasie. To jest czas trudny dla wszystkich nas. Pozdrawiam Was. Obejrzyjcie naprawdę koniecznie, załączę link w opisie, trochę tej ediakariańskiej fauny w rekonstrukcjach i w odciskach, w skamieniałościach. Jest przecudownej urody absolutnie. Świat był kiedyś bardzo piękny. Świat zawsze był bardzo piękny. Dziękuję Wam.